Zanim rozpoczniemy nasz marsz, musimy się przygotować nieco technicznie. Bardzo ważną rzeczą jest nasz ubiór i obuwie. Ubiór musi być dostosowany do warunków atmosferycznych, tak żeby zapewnić nam komfort termiczny. Przede wszystkim musi być on dla nas wygodny. Nie musi być to sprzęt najwyższej jakości. Ważne, żebyśmy się z nim czuli dobrze i nie krępował nam ruchów. Jeżeli chodzi o obuwie, najlepiej sprawdza się tutaj obuwie biegowe. Jest ze względu najwygodniejsza i zapewnia nam tą naturalność ruchu, ale jeżeli takiego obuwia nie mamy, wystarczą nam wygodne buty, w których się bardzo dobrze czujemy. Nordic walking to aktywność ruchowa polegająca na naprzemiennej pracy rąk i nóg z aktywnym odepchnięciem się z wykorzystaniem kija. Kij przeznaczony do tej aktywności posiada specjalną do tego przystosowaną rękawiczkę, która zarówno jest dedykowana na rękę lewą, jak i na rękę prawą. Po założeniu rękawiczka dopasowuje się do dłoni i kij przylega tak, że nie ma prawa on nam uciec i jest to bardzo ważne, aby prawidłowo wykonać technikę Nordic Walking. Długość kija. Jak w jaki najprostszy sposób ją dopasować? Łapiemy za rękojeść kija, opieramy kij o ziemię i staramy się, aby w naszym stawie łokciowym był mniej więcej kąt prosty. Na samym początku naszej przygody może być to kąt lekko rozwarty, z tego względu, że docelowa długość naszego kija będzie równoznaczna z długością naszego kroku, który będziemy wykonywać w marszu. Nierozłącznym elementem naszego każdego wysiłku przed naszym spacerem z kijami powinna być rozgrzewka. Wykonać ćwiczenia, które przygotują nasze serce, nasze mięśnie oraz stawy, aby wykonywać bardziej intensywny wysiłek naszego organizmu. Te co najmniej jedno ćwiczenie na każdą partię mięśniową powinno być nierozłącznym elementem naszego spaceru z kijami. Kiedy kij znajduje się z przodu naszego ciała, ręka jest mocno zaciśnięta i wykonuje odbicie. Po odbiciu, kiedy nasza ręka przekroczy linię biodra, puszczamy, rozluźniamy dłoń. Ruch naszego ramienia powinien zaczynać się z barku. Ręka znajduje się w lekkim anatomicznym ugięciu, a zakres pracy powinien być od wysokości pępka, przekraczając linię biodra, jak najdalej do tyłu. Czym bardziej nasza ręka wahadłowo będzie do tyłu się kierować, tym mocniej zaangażujemy mięśnie naszych pleców i pobudzimy większą partię mięśniową, czym nasz trening będzie jeszcze bardziej efektywny. Musimy pamiętać, żeby ręka była wyprostowana. W ten sposób angażujemy ogromne partie mięśniowe zarówno z przodu naszego korpusu, jak i z tyłu. Jeżeli ręka będzie ugięta, angażujemy tylko nasz biceps i triceps oraz przeciążamy staw łokciowy. Bardzo ważnym elementem jest to, aby nasz krok zaczynał się od podstawienia na pięcie przez przetoczenie naszego śródstopia i odbicie z palców. Jest to naturalny, anatomiczny ruch, który jest bardzo ważny i aktywuje jak największą ilość mięśni. Najlepiej maszerować po parku, po lesie, tam gdzie nawierzchnia jest miękka, ze względu, że umożliwia to nam prawidłowe korzystanie z techniki, jak i dodatkowo aspekt prozdrowotny odciążających nasze stawy.